No, promocja, którą rozpoczął pan Balcerowicz Konfederacji w mediach, podobno wrogich Konfederacji, to było nic innego jak publikowanie ich do widowni, która nie miała zielonego pojęcia o Konfederacji i puszczanie cytatów z ich wypowiedzi, które tak de facto ludzie chcą usłyszeć. Oni to zrobili świadomie, oni to zrobili celowo, proszę Państwa, nie miał żadnej wątpliwości. Do tej pory, dopóki Balcerowicz nie powiedział, konfederacja to właściwy kierunek, ta krytyka lub niepuszczanie konfederacji odnosiła swój skutek. Oscylowali wokół progu wyborczego. I nagle mamy wysyp notowań. tak. To oni to zrobili specjalnie. Teraz są takie jakieś dziwne analizy. Tu mam na przykład artykuł z Newsweeka, ale nie mam go wykupionego. Tajemnica sukcesu Konfederacji i jakieś tam, proszę Państwa, bzdury. Bardzo mi się podoba zresztą zdjęcie, które jest tutaj pokazane korwinem Mike i Mencen jak Mussolini. Wymyślałem różne bzdury, ale o jednej rzeczy Państwu nie mówią. O. Promocji Balcerowicza i jego możliwościach. A za Balcerowiczem stoją pieniądze Sorosa. A te pieniądze Sorosa akurat to utrzymują właśnie te redakcje, tak? Pieniądze koncernów. Soros nie jest osobą oczywiście decyzyjną, ale jest takim lobbystą i on ustala, kto ma być w danym kraju u władzy. Robi to bezinteresownie. Nie, najprawdopodobniej pan Soros liczy na to, że gdy, gdy ci akurat lansowani politycy w mediach dojdą do władzy, to odpłacą mu w interesach. Myślę, że na to Soros liczy. A jak postąpi Konfederacja? Czy Konfederacja jak Rejtan postawi się zachodniemu kapitałowi? No to proszę państwa wielokrotnie pan Korwin-Mikke się na ten temat wypowiadał. Nie widzę problemu jeżeli chodzi o Obcy kapitał żerujący na Polakach, on nie widzi problemu. Banki zagraniczne? Oczywiście mamy prawo rywalizować. Wielkie sieci, oczywiście mamy prawo rywalizować. On nie widzą problemu. sabkor <laughs> widm kiedyś osobiście KFC reklamował więc o czym mowa.